Mam jednak nadzieję, że nic się nie stanie, bo jeśli się stanie, ludzie mogą mieć w Japonii różne myśli i uczucia. Nie wiadomo też, jak zareagują porywacze, szczególnie że dowodzona przez Amerykanów koalicja zwalczająca państwo islamskie w Syrii i Iraku w ostatnich dniach zaczęła odnosić spore sukcesy na froncie i wyparła islamskich fanatyków z kolejnych terenów. W Iraku widzimy zatrzymanie postępów państwa islamskiego, a w niektórych miejscach się ono cofnęło. Siłom naziemnym, które zostały wsparte przez prawie 2000 nalotów, udało się odzyskać 700 km kwadratowych. Nasze spotkanie potwierdziło determinację szerokiej